przerywa, tylko że teraz właśnie była liturgia do tego opłatka, do którego tam ma wejść żywy Bóg. Tylko że Bóg nie wchodzi w martwe rzeczy, tylko Bóg wchodzi w nas, w żywych braci i sióstr. Tak więc Bóg jest Bogiem żywym. Tam nie mieszka, w tym opłatku. Nie wiem, czy teraz widać. Ale Bóg tam nie mieszka. Bóg mieszka w nas, kochani bracia i siostry. Jesteśmy w miłości naszego Ojca Króla Chrystusa. Amen. Niby kielich ma się zamienić w krew Chrystusa. I to ma się wszystko mieścić w tym wafelku. Ale tam nie ma żywego Boga. My jesteśmy żywą świątynią. Się do tego opłatka. Tak więc na zawołanie nie wchodzi Bóg. My nie rozkazujemy Bogu. My jesteśmy sługami. Tak więc Bóg nie mieszka w świątyni ręką zbudowanych. W tym opłatku nie ma Chrystusa, ani też nie służymy Mu rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystko, życie, tchnienie, wszystko we wszystkim jest w Chrystusie, żywym Bogu. Jesteśmy żywą świątynią. 1 Koryntian. Pierwszy Koryntian, 3 rozdział. Szesnasty werset. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I że Duch Boży mieszka w was. Tak. Mieszka w nas. 1 Koryntian, 6 rozdział, werset 19. 6 rozdział, werset 19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Ducha prawdy, który jest w was i którego macie od Boga. I że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tędy Boga, Ojca Króla Chrystusa w ciele waszym. Bądźmy wzorem naszego Ojca Króla Chrystusa Emanuela.
nie mieszka w felku, żadnym układku. Nie mieszka w nas. Zrozumcie to, katolicy, że Bóg jest Bogiem żywym. Nie w martwych rzeczach. W tym wafelku. Wafelek to jest mąka i woda. Żywą świątynią. To mają zamknięte. Aż tam niby Bóg wchodzi, czy żyje. Mówią, że Chrystus spożyje ciało moje i krew spożyje życie wieczne. Ale my jesteśmy w naszym Ojcu, Królu Emanuelu, w Jego prawdzie. Chrystus jest drogą, życiem, prawdą. Ósmy rozdział. Jana, werset 12. Z drogą, życiem, prawdą.
Gdzie? Z tą komórką. Każdy powinien tam pójść, tak? Przyjąć go w jakiś sposób. Na salę. Wychodzą. Po kolei, tak? Wychodzą. Z każdym obok. Każdy przychodzi na to stronę. Wychodzi. Że go do ręki podaje go do ręki. Także do usłyszenia. Idziemy po ten wafelek. Tam nie ma Boga. Ale jesteśmy. Jesteśmy żywą świątynią Boga Ojca Wszechmogącego, Króla Chrystusa Emanuela. Jezus jest światłością świata. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 12. A Chrystus znów przemówił do nich tymi słowami: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota, życia wiecznego w Chrystusie, naszym Ojcu, Królu Emanuelu. Nie ma w tym wafelku Chrystusa. My jesteśmy żywą świątynią, życiem wiecznym. W Jego prawdzie, miłości, sprawiedliwości. Chrystus jest drogą życia, prawdy. Ojciec umiłowany. Nie można Cię zamknąć w żadnym mieszkaniu. Twój świat jest świątynią. Twój świat jest wszechświatem.
właśnie mówię katolikom, że Bóg nie mieszka świątynią ręką zbudowanych, ani nie służymy Bogu rękami ludzkimi. Jesteśmy świątynią Boga Ojca, Króla Chrystusa Emanuela. Ewangelia Machaliasza. Ewangelia Machaliasza, rozdział 3 i od wersetu 19 do 20. Thema ist Zeichen Namen und strukturelle Erfolg. Diese Namen haben die Grafischen Union verpflichtet, Wunschab 9 Uhr alt gesehen, Samstagabend um 7 Uhr und halb bis 7 Uhr am Sonntag. Wir wünschen Ihnen, dass die Liturgie tradycje to giną. Dziękuję za ten opłatek i wafelek. My żyjemy w duchu i w prawdzie. Tak pisze o naszym Ojcu i mówi, że tak, Mesjasz, Jego Królestwo w Betlejem, Erfada. Izraelu, a pochodzenie od początku, od dni wieczności.
pasterzem ludu Izraela. A ludem Izraela jest życie w duchu i w prawdzie Ojca Króla Chrystusa Emanuela. O tym pisze też Mateusz, rozdział 3. Mówił o tym Jan Chrzciciel. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, a ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem prawdy i ogniem. Ma on jadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerzy, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Tak więc w Jego żyjemy prawdzie Ojca Króla Chrystusa Emanuela. Tu nasz Ojciec mówił też w kazaniu na górze Mateusza, rozdział 5. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, spokój, albowiem oni będą nazwani synami, córkami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebiańskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają, prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda. W prawdzie, w duchu i w prawdzie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc ja mówię prawdę. Jaka jest prawda? Żebyśmy miały pokój, która nie jest związana z żywym Bogiem. My jesteśmy żywym Bogiem. Więc do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie braci i sióstr w naszym Ojcu Królu Chrystusie Emanuelu. Wychodzimy. Taki odpoczyn na mnie. Nie stają się w pokoju. I nasze majce. Jak to wygląda ta liturgia w tym kościele? Jeszcze zobaczymy, o której muszę dokładnie. Ale to jest za mgłą, nic nie widać. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale tutaj jest zapisane godziny, daty, tak? 9 november, 1 december, 17 to dzisiaj było, o 10 i 23. O 19, tak? O 9, zaraz. 20 november, o 9. Zobaczymy. Zostajemy się w tym pokoju.
i usłyszenia, bracia. My tutaj zobaczymy, czy tam jest prawda. Tak jak mówią w Eucharystii. Sprawdzimy to, bo dużo jest właśnie, którzy mówią, że mieszka tam Bóg, ale my nie widzimy. Jeszcze do domu zajadę. Tak więc nie wiem, kochani, jak to się nagrało, ale mamy to nagrane, jak to się odbyło, ta liturgia i ta cała komunia, tak, w tym wafelku. I tam właśnie nie mieszka Bóg, tak jak większość mówi katolików, no i ci, którzy wierzą w ten kawałek wafelka. No tak więc już było powiedziane, że świątynią my jesteśmy Boga żywego, Bóg jest Bogiem żywym, tak samo człowiek jest człowiekiem żywym, który posiada miłość w sobie i trwa w tej miłości, tak? Jako do braci i sióstr, nie tylko z kręgu swojej rodziny, ale pozostałych. Bądźmy serdeczni dla siebie i otwarci. Tak więc no zbadamy ten wafelek, czy to jest, nie wiem jak mi uda się, nie wiadomo ile to będzie kosztować, ale tam nie ma Chrystusa, uwierzcie, bracia i siostry. Tak więc to też mówię do Małgosi, którą jest siostrą w Chrystusie, ale nie chce w to uwierzyć. Bardziej uwierzyła właśnie temu wafelkowi niż nam, braciom i siostrom, którzy jesteśmy w duchu i w prawdzie, w miłości naszego Ojca. Tak więc trwajmy w tym, bądźmy umocnieni. Tu jest też miłość. Tak. I chodzą osoby, które nie wiedzą, że mają tą miłość, że posiadają tą miłość. Bądźmy otwarci. To właśnie nam mówi Chrystus. Bądźmy dla siebie w tej miłości. Numer jeszcze. 67. 67. No ja wybieram 7, tak? Tu mamy ten odpłatek. Właśnie. Co tu może być? Czy to jest jakiś widok na to, czy to jest Bóg? Raczej nie. My jesteśmy świątynią żywą. Tak więc do usłyszenia, bracia i siostry. W miłości naszego Ojca Króla Chrystusa Emanuela. Tak więc to ja. Właśnie nie byłem w tym kościele. No tak byłem ubrany. Nie wiem, po katolicku chyba. Ale to mniejsze o to. My powinniśmy i jesteśmy tą świątynią. Pokażę, co przyniosłem do domu. Tak więc nie ukrywajmy tego. Właśnie ten opłatek, który otrzymałem w kościele katolickim. A ja wam przeczytam werset Jana, rozdział Jana, rozdział 4 i werset 20. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga? Odpowiedział jej Chrystus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie.
My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze się początek od Żydów. Nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Tak więc w tym wafelku nie ma Chrystusa. Błogosławię Was, kochani bracia i siostry. Bądźmy w tej prawdzie. Miłości naszego Ojca, Króla Chrystusa Emanuela. Rozdział pierwszy. Mateusza. Rozdział pierwszy, werset 23. A oto dziewica porodzi, pocznie syna, którego nadadzą mu imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Bóg Bogiem, z Boga prawdziwego. Błogosławię Was, kochani bracia i siostry. W tym wafelku nie ma Chrystusa. Tak więc do usłyszenia, bracia i siostry. Prosimy o prowadzenie naszego Ojca, Króla Chrystusa Emanuela. Błogosławię Was, kochani bracia i siostry, w miłości naszego Ojca, Króla Chrystusa Emanuela.